No bo właśnie, porażka, niepowodzenie czasami okazuje się być tym, co najmocniej popycha nas po drodze naprzód. Bo jak to mówią, jeżeli idziesz po drodze bez przeszkód, czy każda droga bez przeszkód jest drogą, która prowadzi donikąd, dlatego że to właśnie niepowodzenia, takie chwilowe momenty zastoju, które wydaje nam się, że są po to, żeby zatrzymać nas w naszym rozwoju po danej drodze, tak naprawdę są czymś, co sprawia, że właśnie przystajemy na chwilę, może przemyślimy swoją drogę, może troszeczkę dopasujemy kierunek, ale przede wszystkim uczymy się czegoś, próbując stawić jej czoła, a w związku z tym przechodzimy na wyższy etap, nawet jeżeli w danym momencie nie zdajemy sobie z tego sprawy, uczymy się czegoś, nabieramy siły, dlatego że właśnie stawiając czoła pewnym wyzwaniom, czy jak to mówimy potocznie, powodzeniom, niepowodzeniom, porażkom, właśnie wydobywamy z siebie siłę, która wynika stąd, że właśnie rozwijamy się. Tak więc jak to mówią Chińczycy, że problem jest okazją w przebraniu.